Tusk, który przemawia w ten sposób, że mówi, że Daniel Obajtek jest oligarchą Putina i mówi to facet, który 700 miliardów oddał Putinowi, który tworzył tę gospodarkę tak, żeby część szła do Niemiec, to taki Ribbentrop-Mołotow, taki pakt, nie? Żeby część zarabiały Niemcy, część żeby zarabiali Rosjanie i tak to się kulało, a Polak, zresztą pamiętasz, bo to takie były czasy, my wtedy kończyliśmy studia i mieliśmy tak naprawdę bezwartościowe dyplomy, bo po tym dyplomie można było zasilić szereg w urzędzie dla bezrobotnych, prawda? Ja przynajmniej byłam pierwszym takim rocznikiem, gdzie nagle okazało się, że dla tych wszystkich studentów nie ma pracy i moje koleżanki, koledzy, którzy dzisiaj są wybitnymi pracownikami czy wybitnymi specjalistami w wielu miejscach, pracowali wtedy w McDonaldzie na zmywaku po prostu, bo nie mieli gdzie pójść do pracy. Nomen omen w McDonaldzie, tak, prawda? To tak, też jakaś to też ta symbolika jakoś rzeczywiście jest uderzająca. No bo też troszkę już oczywiście nie hejtując tutaj, broń Boże, słynnej sieci fast foodowej, ale to taka fast foodowa polityka jest taka na szybko, znaczy, im więcej zjesz, tym potem się możesz czuć tak sobie, bo to różnie bywa z tymi fast foodami. Ja tylko się zastanawiam nad tą odbudową, no bo już zostawmy te okupacje, może pan Tusk jakiś, nie wiem, może jakieś tam resentymenty się w nim odzywają i nie potrafi już inaczej, tylko wszystko będzie tak przyrównywał, ale co on chce odbudowywać tak naprawdę? Znaczy, czy to będzie mafia paliwowa na początku, czy mafia VAT-owska, czy może chce odbudować bezrobocie znowu do poziomu 13%? Wiek emerytalny będzie odbudowywał. Wiek emerytalny na pewno będzie odbudowywał. Będzie odbudowywał też prawdopodobnie finanse państwa, czyli trzeba będzie jednak zrobić to 500 minus. Zresztą niektórzy tacy, powiedzmy, mniej ważni politycy Platformy, o ile tam jacyś w ogóle są, tacy już zapowiadali, że te pieniądze trzeba będzie oddać po prostu. Tak? Niektórym się wypsnęło to. Więc myślę sobie, jak ta Polska w odbudowie ma wyglądać. Słuchaj, tam jeszcze jedno hasło flagowe padło. Kredyt 0%. Mhm. I tak jak podczas pandemii, kiedy rząd Zjednoczonej Prawicy pomagał Polakom i do dzisiaj mamy możliwość wakacji kredytowych, skorzystania z takiej możliwości, to zostało wypracowane z bankami. Platforma wtedy postulowała, że w ogóle nie zawiesić spłaty, to tak nie może w ogóle umorzyć, darować. Nikt wtedy mi nie umiał powiedzieć, jak oni chcą to z bankami załatwić. I tak samo dzisiaj nikt nie umie odpowiedzieć, jak Tusk i politycy Platformy załatwią z bankami kredyt 0%. Bo na banki już się natychmiast, już dzisiaj był wysyp artykułów, bardzo krytycznych w stosunku pana Donalda Tuska. I to w mediach bardzo tuskolubnych, dodajmy. To jest ogromny lobbying i to lobby zaprotestowało, że nie ma szansy na coś takiego jak kredyt 0% na mieszkanie. I on oczywiście też ubolewał, że młodzi ludzie nie mieli szansy na mieszkanie. No za jego rządów nie mieli szansy na mieszkanie. To prawda. Już ci ludzie, którzy dziś są młodzi za rządów pana Tuska, jeszcze byli dziećmi, a niedożywienie dzieci wtedy naprawdę biło, powiedzmy sobie szczerze, w dziejach, no już nie chcę porównać do przed 89 rokiem, ale chyba biło rekordy po prostu i byliśmy na szczytach bardzo niechlubnych zestawień, takich najgorszych w zasadzie. Więc jeśli okupacja, gdybym miał tego szukać, no ale ja nie nazywam się ani Donald, ani Tusk, więc jakby no nie będę pana Tuska, że tak powiem, sprowadzał do lat 39-45. Ale może jemu ta okupacja jakoś się kojarzy, bo za Platformy, jak już właśnie o to zubożeniu dzieci mówisz, były takie sytuacje, media opisywały to regularnie, że rodzinom biologicznym, w których się dobrze działo, odbierano dzieci tylko i wyłącznie ze względu na ubóstwo.